Informacja z systemu DESAT, funkcję detekcji przekroczeń nie wykryto. Informacja z SDK bezpośrednio do nas, że przyjechaliśmy całym pociągiem właśnie przez SDK, przez urządzonko do wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego. To urządzonko stwierdziło, że jest wszystko w porządku. Możemy jechać dalej. No właśnie słowo o SDK-ach. SDK-i są to urządzonka, które zamontowane są na liniach kolejowych, na odcinkach linii kolejowych, w konkretnych miejscach, przed większymi stacjami najczęściej. I urządzonka te mają za zadanie podczas przejazdu pociągu przejrzeć cały nasz pociąg, przelecieć je swoimi czujnikami i sprawdzić, czy wszystko z tym pociągiem jest w porządku. Co one wykrywają? Gorące hamulce, gorące maźnice, przekroczenia dynamiczne, jakieś sporo tych usterek, sporo. Głównie chodzi o zestawy kołowe i hamulce, prawda? Najczęstszą taką usterką, którą one wykrywają, są gorące hamulce. Bardzo często któryś hamulec w wagonie po prostu nie odpuści, przyblokuje się, nie wyluzuje wagon. No i te hamulce nam się zaczynają grzać. Takie urządzonko nam to wykryje. Także tak się kończy jazda na nieodkręconym hamulcu ręcznym. Dym spod kół i dziękuję. A usterkę wykryło urządzenie ASDEC. Być może uratowało mu dupę. Podciągnąć te jeszcze 20-30 metrów do przodu, to by może przejazdy nie zatarasował, prawda? Także tak, kolega ma problem z hamulcem ręcznym, hamulec ręcznym utrzyma, zestawy się zrobiły kolorowe, nigdzie dalej już nie pojedziesz, szlak zablokowany. Na Rzosowie, czyli przystaneczku przed nami, stoi pociąg osobowy, w tej chwili zmienia kabinę. Z powrotem do Mińska Mazowieckiego, żeby stamtąd dopiero torem lewym udać się w kierunku Warszawy. Teraz tak, co się dzieje w przypadku, gdy faktycznie nam coś wykaże, coś się na pociągu dzieje. Dajmy na to, mamy któryś wagon, w którymś wagonie hamulec nie wyluzował i wagon jest zahamowany. Hamulce zaczynają nam się grzać. Do pewnej temperatury, bo ASDEC mierzy temperaturę zestawów kołowych. I do pewnej temperatury jest wszystko ok. Nie pamiętam już tych wartości granicznych, ale w kolejnym zakresie temperatur, powiedzmy, do iluś tam stopni, ASDEC wysyła nam ostrzeżenie. Gorące hamulce, ostrzeżenie. Wtedy niestety, ale zjeżdżamy do najbliższej stacji. Możemy ewentualnie ograniczyć prędkość. Zjeżdżamy do najbliższej stacji i idziemy po składzie, sprawdzamy, co z tym wagonem się dzieje. Natomiast gdy temperatura jest dość wysoka, urządzenie właśnie ASDEC, urządzenie DESA wyśle nam informacje, gorące, powiedzmy, hamulce. Gorące hamulce, stój. Jeżeli dostaniemy taką informację, niestety, ale niezwłocznie zatrzymujemy pociąg na szlaku i na szlaku sprawdzamy, co się dzieje. I wtedy dopiero, jak obejrzymy ten wagon, dopiero podejmujemy decyzję, czy zjeżdżamy do najbliższej stacji na bok,
czy sytuacja jest już na tyle poważna, że nie ruszamy się w ogóle z miejsca. Jeżeli sytuacja jest na tyle poważna, że podejmiemy decyzję, że nie ruszamy się w ogóle z miejsca, wtedy już tutaj do nas na szlaku musi przyjechać odpowiedni pracownik, jest to z reguły rewident. I on dopiero, to jest specjalista od wagonów, i on dopiero na miejscu robi oględziny i stwierdza, podejmuje decyzję, co z tym pociągiem dalej, czy ten pociąg może z ograniczoną prędkością, powiedzmy, zjechać do najbliższej stacji, czy jest na tyle poważnie, że wagon naprawiamy na miejscu, na szlaku, na torze, bo i tak się zdarza. Zdarzają się takie przypadki. Jakoś pół roku temu jechałem z Mińska Mazowieckiego, miałem jechać z Mińska Mazowieckiego za pociągiem towarowym w kierunku Warszawy i w ostatniej chwili w Mińsku Mazowieckim dyżurny mnie zatrzymał, ponieważ właśnie na Azdeku przed Słojówkiem Miłosny, kochany, właśnie Azdek wykrył na tamtym pociągu 4 lub 5, już nie pamiętam, wagonów z gorącym hamulcem właśnie na stój. Wtedy była gruba akcja, powzywana była straż pożarna. Z hamulców sypały się iskry, doprowadzając do kilkunastu pożarów trawy przy torach. Ale ponieważ w Mińsku Mazowieckim stałem już, zatrzymał mnie dyżurny już w takim torze w ostatniej chwili, że nie mogłem tam stać, właśnie zostałem wysłany do Miłosnej po lewym torze. I przejeżdżam obok tego pociągu. To uwierzcie mi, że no, dymiło się zdrowo.